Dawid Kubacki. Płyń daleko leci, pięknie poleciał! Wspaniały skok Dawida! Ha-ha! Mistrz pozostaje mistrzem! Dawid jest medalistą! Mamy medal olimpijski! Mamy brązowy medal! Mamy Dawida Kubackiego, który pokonał tego Goliata! To już była euforia szczęścia i potrzebowałem chwili, żeby się ogarnąć, że to rzeczywiście jest prawda. Piękna historia. Dawno nie czułem takich emocji przy oglądaniu skoków narciarskich. Z pewnością większość kibiców w Polsce też. Dawid Kubacki, będziemy to imię i nazwisko dzisiaj odmieniać przez wszystkie przypadki. Mamy pierwszy medal. Dawid Kubacki wywalczył brąz na Igrzyskach Olimpijskich w Pekinie. Dobry wieczór, Edyta Lewandowska. Witam Państwa i zapraszam na wiadomości, które rozpoczynamy oczywiście od tego wielkiego sukcesu. To pierwszy indywidualny olimpijski medal w karierze naszego zawodnika, wywalczony we wspaniałym stylu. Te niesamowite zawody obserwował na miejscu Marek Ignasiewicz. Marku, jak wyglądał ten konkurs? To był konkurs stojący na najwyższym światowym poziomie, a jednym z głównych aktorów Dawid Kubacki, który sięgnął po brązowy medal. Pierwszy medal olimpijski podczas zimowych igrzysk w Pekinie. Ten sukces tylko wzmaga nasze apetyty i mamy nadzieję, mocno w to wierzymy, że w kolejnych konkursach nasi zawodnicy postarają się o kolejne medale. Tytuł mistrza świata właśnie... Miał już złoto mistrzostw świata i brązowy medal olimpijski w drużynie. Dawidzie, płyń daleko leci, pięknie poleciał! Od dziś Dawid Kubacki ma też indywidualny brąz igrzysk olimpijskich. Tak naprawdę chyba dwa najlepsze skoki, jakie w tym sezonie oddałem do tej pory. Mogę się tylko cieszyć, że oddałem je właśnie w tym konkursie dzisiejszym i że po tych dwóch skokach mogę się cieszyć dzisiaj z medalu olimpijskiego. Popatrzmy na skok. Już skokiem w pierwszej serii pokazał, że jest mocny. No i także ładnie, i także daleko. 104 metry było na tamten moment rekordem skoczni i dało Dawidowi 8 miejsce na półmetku. W drugiej serii zaatakował, awansował o 5 pozycji i wskoczył na olimpijskie podium. Proszę Państwa, z niezależnych od TVP powodów skoki nie cieszyły się ostatnio może wielkim zainteresowaniem, ale wróciły do domu i od razu jest efekt. Sami Państwo widzieli, co się stało, kiedy tylko skoki wróciły do telewizji polskiej. Natychmiast przyszły też sukcesy Polaków. Mamy medal Igrzysk Olimpijskich dla Polski. Dwóch Polaków w szóstce, czterech w rundzie finałowej. Brawo polscy skoczkowie, brawo Dawid Kubacki. Bądźmy razem z TVP. Medal bardzo cieszy, a było blisko dubletu. Kamil Stoch szybuje daleko! Pięknie! Po pierwszej serii trzecie miejsce zajmował Kamil Stoch. Ostatecznie skończył na szóstej pozycji. Zdecydowały gorsze warunki i minimalny błąd w drugim skoku. Niesamowity konkurs, bardzo wysoki poziom, bardzo niewielkie różnice. No i trzeba było być praktycznie idealnym w dwóch skokach, żeby stanąć na podium. Biało-czerwoni kontynuują świetną pasce na Igrzyskach Olimpijskich. Tylko raz w XXI wieku nasi skoczkowie wracali z nich bez medalu. Rozpoczął oczywiście Adam Małysz, zdobywając po dwa krążki w 2002 roku w Salt Lake City. Adam Małysz. I 8 lat później w Vancouver. W 2014 rywalizację zdominował Kamil Stoch. I niech wyląduje! I tak zrobił! Który nie dał rywalom szans na normalnej i dużej skoczni. Na kolejnych igrzyskach do złota Stocha. Na tym trzecim stopniu. Biało-czerwoni dołożyli brąz w drużynie. Mamy więc mocną drużynę i na pewno to jeszcze nie jest nasze ostatnie słowo na tych igrzyskach w Pekinie, bo przecież jeszcze konkurs drużynowy i konkurs na dużej skoczni, gdzie tytułu mistrza olimpijskiego bronił będzie Kamil Stoch. Już jutro o 12:45 konkurs drużyn mieszanych. 10 godzin wcześniej. Rusza slalom gigant pań, w którym liczymy na Marynę Gąsienicę Daniel. Poziom był bardzo wyrównany na wszystkich pucharach świata, więc myślę, że naprawdę jest kilka dziewczyn, które będą tam walczyły o medal. Będę tak samo walczyła jak ona. Walczyć w eliminacjach nie było dane Natalii Maliszewskiej. Dziś, dzień po tym, jak Chińczycy wykluczyli ją ze startu na swoim koronnym dystansie, otrzymała negatywny wynik testu i pierwszy raz od tygodnia trenowała na lodzie. Cieszę się, że tu jestem, ale nie wierzę w to, że może jeszcze to się wszystko udać. Nie wiem, czy mnie ktoś zaraz nie wróci, jak już mi nie powie, że no, słuchaj, żartowaliśmy znowu, nie? Natalia żartować już nie chce. Przed nią start na 1000 metrów, w którym, mamy nadzieję, będzie kontynuować medalową serię Polaków, rozpoczętą dziś przez Dawida Kubackiego. Mateusz Nowak, Wiadomości.